Moi drodzy, jesteście szczęśliwi? Próbujemy? Jesteście szczęśliwi? Super. Kochani, z dwóch powodów. Temat, o którym mówię, do tego nawiązuję. Ale wiecie, jest takie przysłowie. Szczęśliwi czasu nie liczą. I tym sposobem połknęliście haczyk. Że nie patrzymy na zegarek. Zostało mi 20 minut, więc na pewno troszeczkę czasu przekroczymy. Ale jak mówię, szczęśliwi nie liczą czasu. Będę się oczywiście bardzo starał streszczać. Dzisiejszy temat zatytułowałem budowanie na fundamencie łaski. Tutaj potem po nabożeństwie są też konspekty do pobrania dla tych, którzy będą prowadzić dyskusje w grupach domowych. Oczywiście będzie też to na internecie. Temat budowanie na fundamencie łaski. Słuchajcie, już w tytule mamy zawarty pewien obraz. Budowa na fundamencie. Już widzimy, że tutaj są dwa aspekty. Musi być fundament, żeby był dom, no ale na samym fundamencie nie da się mieszkać. Choćby fundament, nie wiem, jak był genialny, to trudno mieszkać na fundamencie samym. Więc musi być jedno i drugie. Musi być dobry fundament, musi być dobry budynek. Czyli jeśli fundament byłby zły, to jest tragedia. Jeśli budynek byłby zrobiony beznadziejnie, również. Więc rozumiemy, że musi i jedno, i drugie ze sobą współgrać. Jeśli jest mowa o łasce, o krzyżu, o zbawieniu, to wydaje się mi, że ten fundament jest szczególnie ważny. Dlatego, że obserwuję, że wśród wierzących często jest sporo zamieszania. Może wynika to z naszej tradycji, czy z naszej kultury, czy wiary, w której wielu z nas tkwiło przedtem. I mamy czasem z tym problem. Mamy czasem problem z tym, żeby zrozumieć, na jakim fundamencie naprawdę stoimy. Ludzie wierzący czasem żyją w zamieszaniu, w jakimś oskarżeniu, w poczuciu winy, w poczuciu tym, że są niegodni. Gdzie miałem jakiś czas temu, to chyba było gdzieś wczesną wiosną, rozmowę z pewną osobą, która kilkadziesiąt lat jest wierząca, ale nie miała pewności zbawienia. I takie coś się zdarza. Nie sądzę, że jest jedyną. Tyle lat życia w jakimś zamieszaniu, w niepewności, w jakimś strachu. Nie wiedzieć, czy na pewno jest się zbawionym. Szatan może okłamywać. Więc dlatego ten fundament, ta podstawa jest niezwykle, niezwykle ważna. Dzisiaj chcę iść dalej. Dlatego, bo chyba pamiętacie, mówiłem, nie wiem, dokładnie parę tygodni temu na temat łaski, na temat tego fundamentu. Ale spodziewam się, że albo zapomnieliście, albo też część z was nie była, więc w paru zdaniach, w paru myślach muszę przypomnieć te podstawowe fakty dotyczące naszego fundamentu, zanim będę mógł przejść krótko do kwestii budowania. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to jest tak ważne, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli był moment w twoim życiu, że szczerze pokutowałeś, jeśli był moment w twoim życiu, że zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem, że bez Jezusa zginiesz na wieki. Przyszedłeś do Niego w modlitwie, w szczerej, w pokucie. To teraz możesz mieć stuprocentową pewność, że Jego krew cię oczyściła. To jest jeden z elementów naszego fundamentu. Jeśli rzeczywiście prosiłeś Go o ratunek, jeżeli rzeczywiście szczerze wyznawałeś przed Nim swoje grzechy i z wiarą przyjąłeś Jego zbawienie, jesteś Jego dzieckiem. Kropka, amen. Jesteś, co więcej, jesteś święty. Tu już zaczynają się schody dla wielu. Jesteś święty. Wielu nie czuje się świętych. Ale to jest biblijna prawda. Wiecie dlaczego? Bo Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat krwi Jezusa. Bóg przez pryzmat krwi Jezusa patrzy na twoje życie i widzi cię świętym. Bo wiesz, krew Jezusa ma niesamowitą moc. My musimy sobie zdawać wciąż tego sprawę. Kiedy się nawracałeś, ale też i potem, kiedy upadłeś i wzywałeś krwi Jezusa, zrozum, że ona ma tak potężną moc. Rozprawia się z wszelkim diabelskim związaniem. Wszelkim.
wszelkim grzechem, z wszelkim demonicznym opętaniem, ze wszystkim, z każdym związaniem, z każdym grzechem, każdą niemocą, krew Jezusa się rozprawia. Ona taka jest, potężna. I teraz możesz mieć pewność, możesz mieć całkowitą pewność, że Bóg, patrząc na twoje życie, patrzy przez pryzmat tej krwi i mówi, to jest moje dziecko. Święte moje dziecko. Widzę na nim swoją szatę sprawiedliwości. Wiecie, z tym jest często jakiś problem, bo my nie zawsze się tak czujemy. Mówiłem poprzednio o tym z Rzymian 8 rozdziału, pierwszy werset, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Że nie ma żadnego potępienia, żadnego oskarżenia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy przeszli to, o czym mówiłem przed chwileczką. A prawda, taka realna prawda, taka doświadczalna prawda jest taka, że wielu ludzi się z tym boryka. Że wielu ludzi żyje w poczuciu takiego poniżenia, takiej świadomości, jakby jego życie duchowe było bardzo, bardzo, bardzo kiepskie. Masz wrażenie, jakby Bóg na ciebie patrzył z taką wielką niechęcią i mówi, no jak ty wyglądasz? Jak twoje życie wygląda? Niektórzy mają wrażenie, że ich życie jest pełne niedoskonałości, dalekie, dalekie od świętości. W związku z tym poczucie wstydu. Szatan czasem potrafi przychodzić do wielu ludzi i wyciągać rzeczy z przeszłości. Wyciągać grzechy, które są dawno wyznane, które są dawno przebaczone. Ale szatan jest specjalistą od tego, żeby ci ich wyciągać i przypominać. I w związku z tym nie jeden żyje pod takim piętnem swojej przeszłości. No i diabeł idzie dalej. No to jak chcesz mówić o Jezusie? Festiwal przed nami. Jak chcesz zwiastować, skoro ty taki byłeś? Moi drodzy, musimy mieć ten mocny fundament. Musimy mieć mocny fundament, że krew Jezusa rozprawiła się z tym wszystkim. I teraz Bóg patrzy na nas i widzi nas świętymi. I są te dwa fakty. Ten, o którym mówię, biblijny fakt. I ten fakt odczuwalny dla wielu ludzi. Problem w tym, komu po prostu wierzysz. Problem w tym, komu wierzysz. Czy bardziej będziesz stał wiarą mocno na gruncie Bożego Słowa i będziesz mógł odrzucić wszelkie oskarżenie i potępienie. Pamiętacie, jak mówiłem ostatnio, jak musimy patrzeć na to, w jaki sposób Bóg patrzy na nas. I podawałem ten przykład, przypomnę go jeszcze, dlatego, że chcę od niego wyjść do dzisiejszego tematu. Lud izraelski chodzący po pustyni. Wystarczy dla nas wierzących dłużej, że już wszystko wiemy. Bo znamy tę historię. Bo wiemy, jacy byli wielokrotnie pełni niewiary. Jak często się buntowali. Jak wielokrotnie grzeszyli. Jak wciąż i wciąż nie umieli zaufać Bogu. Jak chcieli Mojżesza ukamienować i wracać. Jak byli skłonni do bałwochwalstwa. Czy tak naszym okiem popatrzeć, można powiedzieć, no, obóz grzeszników. To jest nasze spojrzenie. Myślę, że oni tak samo się też czuli. Ale spojrzenie Boga było całkowicie inne. Mamy werset, który nam odkrywa to, jak Bóg na nich patrzy. On jest zapisany w 4 Mojżeszowej 23-21. Będę czytał to z Biblii Warszawsko-Praskiej. To jest w ogóle niesamowita historia, niesamowite miejsce, gdzie Bóg mówi przez proroka Bileama. Zamiast przekleństwa, do którego był w cudzysłowie zatrudniony, Bóg wkłada w jego usta błogosławieństwa. I ten werset mówi o tym, jak Bóg patrzy na swój naród. I czytamy. Nie dostrzegłem żadnej nieprawości w Jakubie. Nie widziałem też żadnej przewrotności w Izraelu. Jahwe ich Bóg jest z nimi, a oni czczą go jak własnego króla. Niesamowite. Bóg patrzy na nich, na tych, którzy żyją tak kiepsko. I mówi, ja nie dostrzegam żadnej winy. Dlaczego tak Bóg mógł powiedzieć? Wiecie dlaczego? Bo Bóg patrzy właśnie przez pryzmat wybrania, przez pryzmat powołania. Bóg na nich patrzy przez pryzmat przymierza, który z nimi zawarł. A to Stary Testament. O ileż bardziej my, żyjący w Nowym Testamencie, mający łaskę, mający już moc krzyża Golgoty, moc Jego krwi, możemy być pewni swojego fundamentu, że Jezus tak patrzy na nas, że Bóg tak patrzy przez ofiarę krzyża. I to jest to, co mówiłem ostatnio.
Króciusieńka to była powtórka. To dotyczy naszego fundamentu. Fundamentu. Jeżeli jego mocno rozumiesz i mocno na nim stoisz, to nie ma żadnego potępienia dla ciebie. To rozumiesz to i możesz dać odpór diabłu, kiedy przychodzi ze swoimi potępieniami. A teraz przejdźmy dalej. Budowanie na fundamencie łaski. I wracam do tego samego przykładu, co wspomniałem przed chwilką. Lud izraelski na pustyni. Widzicie, oni żyli bardzo kiepsko. Wielokrotnie się zachowywali fatalnie. I powiedzcie mi, czy Bóg tego nie widział? Powiedzcie mi, czy Bóg nie zwracał na to uwagi? Czy Bóg nie widział ich uporu, ich buntu, ich niewiary? Czy Bóg powiedział w ten sposób, że ze względu na powołanie, na wybranie, na przymierze z nimi zawarte, a to ja przymknę oko na to wszystko? Do pewnego czasu tak. I to się nazywa łaską. Ale jaki był efekt? A jaki był efekt? Zupełnie zmarnowali swoje powołanie. Ich ciała zaległy pustynie. Zginęli. Pomimo niesamowitego powołania. Jest drugi fragment, który opisuje Boże spojrzenie na nich. Ten fragment, który przed chwilką cytowałem, opisuje Boże spojrzenie na Izraela poprzez pryzmat wybrania, łaski. A ten fragment, który teraz zacytuję, obrazuje spojrzenie Boga poprzez ich postępowanie, poprzez to, jak żyją. Otwórzmy list do Hebrajczyków. Jest to ostrzeżenie dla nas. 3 rozdział. Będziemy czytać od wersetu 7. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. O, jakże inne spojrzenie. O, jakże inne spojrzenie. Pan Bóg mówi, miałem do nich już wstręt. Ze względu na ich postępowanie, za ich odstępstwo, za ich życie, za ich niewiarę, za ich bunt, za ich grzechy. Moi drodzy, istnieje taki nurt czy trend w chrześcijaństwie, który przeakcentowuje łaskę. My powinniśmy akcentować łaskę z całą mocą. To jest niesamowite. Jego miłość, Jego łaska nad naszym postępowaniem, nad naszym grzechem jest niesamowita. Tylko wiecie, ta teologia idzie za daleko. Dlatego, że mówi, że Bóg swej miłości przymyka oko na to, co robimy. Że Bóg swej miłości jest tak wielki, że nie patrzy aż tak skrupulatnie na to, jak postępujemy. A to jest absolutnie nieprawda. Czy możemy grzeszyć dlatego, że jesteśmy pod łaską? Takie pytanie zadaje apostoł Paweł. Czy możemy grzeszyć, że jesteśmy pod łaską? W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Czy nie wiecie, że stajecie się niewolnikami tego, któremu jesteście posłuszni? Jeśli Bogu, to ku życiu. Jeśli grzechowi, to na śmierć. Myślę, że bardzo proste i radykalne słowa. Apostoł mówi, cieszcie się z łaski. Łaska jest niezwykła, jest niesamowita, jest waszym fundamentem, ale to was nie zwalnia od życia świętego. Ale to was nie zwalnia od tego, żeby pilnować swoich szat, żeby unikać grzechu. Wiecie, grzech jest zawsze straszny. Grzech jest zawsze straszną tragedią. Ja mam wrażenie, że chrześcijanie czasem bagatelizują grzech. Relatywizują go. Jeden większy, drugi mniejszy. Powiedzieć jakieś półprawdę, a coś tam delikatnie oszukać w księgach finansowych. I tak dalej, i tak dalej. Pogniewać się na kogoś. Rzucić złe słowo. Co to takiego? A to jest grzech, który rujnuje twoją społeczność z Bogiem. Który stawia bariery między tobą a Bogiem. Nie mam czasu, aby rozwijać tego wątku. Ale grzech jest zawsze straszny i zawsze tragedią. I zawsze oddziela od Boga.
I powiem tak, niewyznany doprowadzi do katastrofy. Niewyznany, jeśli z nim się nie rozprawisz, doprowadzi do katastrofy, do śmierci. Jest mnóstwo przykładów w Biblii, jak ludzie bagatelizowali grzech, bawili się z nim i zakończyło się to tragicznie. Choćby sędzia Samson. Moi drodzy, musimy iść dalej. Przeczytam 16 werset z tego rozdziału do Hebrajczyków 3. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Proste pytanie. Autor listu do Hebrajczyków pyta, kto to byli ci, co poginęli? Kto zginął? Wybrani. Zginęli wybrani. Zginęli ci, którzy wyszli z Egiptu. Wiecie, to jest naturalny obraz, naturalny symbol. Wyjście z Egiptu symbolizuje nam nawrócenie. Wyjście z tego świata. To jest ten naturalny obraz. Każdy z nas, który został wyrwany z grzechu, można powiedzieć, wyszedł z Egiptu, tego świata. I jesteś święty. Tak Bóg na ciebie patrzy. Ale teraz jest życie. Ale teraz jest budowanie. I Filipian 2:12 jest napisane tak. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Inny przykład mówi troszeczkę, nie wiem czy łagodniej, ale może przystępniej. Pielęgnujcie swoje zbawienie w poczuciu czci i odpowiedzialności. Co to jest to drżenie? Z bojaźnią i drżeniem. Mamy się trząść przed Bogiem w życiu? Absolutnie nie. On jest miłością. On cię tak strasznie kocha. Do Niego to się możesz przytulić, a nie się przed Nim trząść. Ale wiesz, właśnie dlatego, że cię zbawił, że cię uratował, że tak bardzo Go kochasz, masz drżeć przed tym, żeby Go nie zranić. Masz drżeć na samą myśl, że możesz Go zranić swoim grzechem, swoim postępowaniem, swoim zachowaniem. Moi drodzy, żyjemy na świecie. Żyjemy wśród ludzi tego świata. Żyjemy w atmosferze, gdzie to diabeł jest władcą tego świata. I nie możemy być zdziwieni pokusami. Nie możemy być zdziwieni tym, że pokus jest tyle wokół nas. To jest naturalne, to jest normalne. Ale my musimy być od tego odcięci. Wiecie, już do prawie pierwszego człowieka, bo do Kaina, Bóg powiedział tak. U progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. To jest ponadczasowe. U progu mojego życia, u progu twojego życia czyha grzech. Codziennie. I to jest normalne. Chciałby tobą zawładnąć ten grzech, ale ty masz nad nim panować. Ty masz nad nim mieć władzę. Ty masz nad nim mieć kontrolę, a nie odwrotnie. Jaka jest broń? W jaki sposób to możemy uczynić? Ja powiem tak, ona jest taka sama, jak dla obrony fundamentu, jak i dla obrony naszej wznoszonej budowli. Czyli jest taka sama dla obrony przed oskarżeniami, potępieniami, jak i przed pokusami, których tyle jest. A jest ona zapisana w pierwszym liście Piotra, 5, werset 8, a również i Jakub w 4 rozdziale o niej wspomina. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przed chwilką to powiedziałem. To jest naturalne. Żadnego zdziwienia, że na tym świecie jest diabeł, który chodzi wokół nas po to, aby nas pochłonąć. On ryczy. On nic nie może więcej zrobić. On cię straszy. Ale następny werset mówi, przeciwstawcie mu się, mocni wierze. Przeciwstawcie mu się, mocni wierze. A Jakub dodaje, a ucieknie od was. I to jest nasza broń. I to jest nasza broń przed pokusami. Jak się mamy mu przeciwstawić? Szatanie, no słuchaj, no tak, może byś nie tak ostro mnie atakował, co? Może byś troszeczkę zelżał. Pogadamy trochę. Negocjacje w życiu. Z szatanem się nie negocjuje, bo natychmiast przegrasz te negocjacje. Broń, która mówi przeciwstawcie mu się, polega na tym,
że w autorytecie imienia Jezus mówi: idź precz. Idź precz, szatanie. Pamiętacie, co Jezus kuszony na pustyni szatanowi odpowiedział? Idź precz ode mnie, szatanie. I co tam jest dopisane? I odszedł. I odszedł. Do jakiegoś czasu. On będzie wracał, ale odejdzie. W autorytecie imienia idź precz. Ale w tym zdaniu musimy coś zrozumieć. Kto do kogo może powiedzieć idź precz? Czy szeregowiec do generała może powiedzieć idź precz? W warunkach wojny zginąłby w jednej sekundzie. Odwrotnie, oczywiście, że tak. Generał do szeregowca bardzo spokojnie. Wyobrażacie sobie nowo zatrudnionego pracownika w firmie, który do prezesa przychodzi, coś się zdenerwował i powie do prezesa idź precz? Ale odwrotnie tak. Szef do kogoś takiego może tak powiedzieć. Rozumiecie to? Idź precz mówi się z pozycji. Idź precz można powiedzieć z pozycji władzy, z pozycji autorytetu. Wiecie, niektórzy chrześcijanie chcieliby mówić idź precz, ale nie znają swojej pozycji. I mówią to trzęsącym głosem i z trzęsącymi się kolanami idź precz. A tego diabeł nie będzie słuchał. Czy zna swoją pozycję w Chrystusie? Czy zna swój autorytet? Czy zna swój fundament? Kim jesteś w Chrystusie? Dlaczego możesz powiedzieć idź precz? Jakiś czas temu czytałem fragment biografii Smitha Wigglesworta. Wiecie, jeden wątek mnie zaskoczył i poruszył. Pasuje teraz do tego momentu, więc go przytoczę. Smith Wigglesworth, jak opisuje, spał gdzieś tam na piętrze i słyszy w nocy jakiś rumor na dole w pokoju. Jakieś trzaski, jakieś hałasy i schodzi tam. Obudził się, schodzi zobaczyć, co się stało. I widzi jakąś postać. Jest w 100% przekonany, że to jest diabeł. W pokoju. Jakbyście zareagowali? Ja sam zastanawiam się, jak ja bym zareagował. Ale wiecie, rozbija mnie reakcja Smitha Wigglesworta. Popatrzył się na niego z lekceważeniem i powiedział: a, to tylko ty. I poszedł spać. On znał pozycję w Chrystusie. Wiedział, kim jest. Wiecie, ten stary, że tak powiem, przykład kaznodziejski. Jeżeli włożysz tą kartkę do Biblii, spróbuj jej dotknąć, jak jest zamknięta. Spróbuj dotknąć teraz tej kartki. Musisz dotknąć Biblii. Ona jest ukryta. Jeśli jesteś tą kartką w Biblii, jeżeli jesteś ukryty w Chrystusie, szatan do ciebie nie ma prawa. Musiałby tknąć Jezusa, a tego się nie odważy. I z pozycji takiego autorytetu możesz mu powiedzieć idź precz. Z pozycji świadomości, kim jesteś, z pozycji tego, że wiesz, że jesteś ukryty w Chrystusie, możesz mu powiedzieć szatanie idź precz. I on nie ma wyjścia. I idzie precz. Ale jeśli ulegniesz, tak czasem bywa. Zresztą za moment zerkniemy do listu Jana. Apostoł Jan mówi bardzo wyraźnie, że życie chrześcijanina jest praktycznie niemożliwe, żeby się nie potknąć, żeby nie upaść. Pomimo tego, że mamy tak genialną broń, że możemy się mu przeciwstawić i powiedzieć idź precz, czasem się potkniemy. To co wtedy? Czy to już jest rozpacz? Czy to już jest koniec świata? Nie. Pod warunkiem, że zrobimy to, co powinniśmy zrobić. Bo jeśli jakiś upadek się nam przytrafi, a my go nie wyznamy, a my go zbagatelizujemy, będziemy brnąć w to coraz głębiej, to jest bardzo źle. Wspomniałem o tym wcześniej. Ale mamy drogę, mamy wyjście. Kiedy coś się przydarzy, możemy przyjść w pokucie i powiedzieć: Panie, wybacz, zraniłem Cię. Tak mi przykro, wybacz. I wtedy krew Jezusa na nowo Cię oczyszcza. Zobaczmy na ten fragment z pierwszego listu Jana. Jeśli wyznajemy, to jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Czyż nie piękne? Czyż nie piękne? Jeśli nawet przytrafi mi się upadek, a jak powiedziałem, to jest coś, co jest wpisane w życie chrześcijanina. Poprzedni werset 8 mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, prawdy w nas nie ma. Bardzo mówi to prosto. To jest niemożliwe wręcz, żyjąc na tym świecie, nie potknąć się. Ale mamy wyjście. Jeśli wyznajemy, znowu jesteśmy oczyszczeni. Przy powieści 28:13 jest napisane takie zdanie. Kto ukrywa występek, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, doznaje miłosierdzia. Zobacz, co tu jest napisane. Kto je wyznaje i porzuca. To jest pokuta. Wiecie, Jezus nie chce słuchać pokuty takiej, kiedy ty kochasz grzech. Kiedy ty kochasz grzech. I tylko trochę sumienie cię gryzie, no to powiesz przepraszam. Ale dobrze wiesz, że jutro znowu zrobisz to samo. To nie pokuta. Pokuta to jest to, że nienawidzisz tego grzechu. I jest ci wyjątkowo przykro, że go się dopuściłeś. A wtedy Bóg oczyści. A ty go wyznajesz i go porzucasz. Moi drodzy, kończąc. Apostoł Jan w objawieniu Jana dwukrotnie mówi o błogosławieństwie dla tych, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. Objawienie 22:14 i 7:14 jest mowa o tym. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. Wiecie, fundamentem jest nasza szata. Fundamentem jest nasza szata sprawiedliwości, którą otrzymujemy od Ojca. Fundamentem jest to, że jestem święty przez to, że mam Jego szatę sprawiedliwości. Nie moje wysiłki. Oczywiście muszę coś z siebie dać, ale to nie jest podstawa usprawiedliwienia. To nie jest podstawa mojej świętości. Podstawą mojej świętości, fundamentem jest Jego krew. Jego krew decyduje o mojej świętości. Ale budowanie polega na tym, że ja pilnuję swoich szat. Budowanie dalej mojego życia polega na tym, że piorę swoje szaty, kiedy się zabrudzą. I to jest coś genialnego. Wiecie, ja wręcz nie mogę Boga zrozumieć, że jest tak niesamowity. Bo kiedy przyjdę do Niego setny raz i znów Go proszę o przebaczenie, to On mi przebacza. Mało tego, On patrzy na mnie tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Czysta karta, pełne zaufanie. To jest niepojęte dla nas. To jest w ludzkim umyśle niepojęte, bo my tak nie funkcjonujemy. Ale dla Boga tak. Jeśli do Niego przychodzisz, On cię znowu oczyszcza i traktuje ciebie tak, jakbyś jeszcze nigdy nie zgrzeszył. A więc, moi drodzy, ze względu na szybko płynący czas, bardzo skomasowałem to, co chciałem wam dziś przekazać. Ale myślę, że chyba udało się te główne myśli. I chcę was zachęcić, moi drodzy, abyśmy nie dali się manipulować diabłu. Abyśmy nie żyli w potępieniu. Bo nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ale też bądźmy jakby w równowadze. Łaska jest niesamowita. Ale uważajmy na to, jak żyjemy. Niech was Bóg błogosławi. Amen.